Witamy Was w odcinku podsumowującym pierwszą część projektu Budujemy Samolot. Ostatnim odcinku. Już nie będziemy tu więcej moknąć, marznąć, głodnąć. No, w lot Buszketa czekaliśmy na ładną pogodę, kiedy taka nastała. Pierwszy lot samolotu wykonał Kazik Dominika, kolega z pracy, z tym mu serdecznie dziękujemy. I pytanie, dlaczego Kazik? Odpowiedź nie. Nie dlatego, że Dominik go nie lubi, bo darzy go ogromną sympatią, tylko dlatego, że... Kazik jest instruktorem z wieloletnim stażem i ma doświadczenie w lotach samolotami z tylnym kołem, czego mi niestety brakowało. Dzień samego oblotu nastąpił bardzo szybko, niespodziewanie i z tych całych nerwów zapomniałem chociażby włączyć kamery w samolocie, no i... Krótko. Suma summarum, z tego dnia powstał tylko taki materiał. Mamy przygotowane dokumenty na nasz pierwszy lot. Oczywiście świadectwo ewidencji, pozwolenie radiowe, wyważenie. Pusty samolot waży 343 kg. Oczywiście polisa ubezpieczeniowa. Tutaj kilka dokumentów odnośnie przydziału kodu MOD S oraz rejestracji ELT, a także ocena zdatności urządzenia latającego. No i oczywiście książka urządzenia latającego. Możemy lecieć. Jak się czujesz przed oblotem? Bez nerwów. Przecież ty to składałaś. No właśnie. Sierra Papa Sierra, Mike Oscar Golf, Kołuj, Eko Alfa do punktu trzymania przed pasem MC2, 6, gotowy do odlotu. W ostatnim czasie budowy samolotu wrzucaliśmy bardzo mało filmów na kanał. Było to spowodowane tym, że zagęszczaliśmy ruchy, by zdążyć na imprezę, na którą zostaliśmy zaproszeni, a dokładniej na Aerobaltic Gdynia 2021. Było to na tyle karkołomne wyzwanie, że mieliśmy tylko tydzień od oblotu, by nauczyć się tego samolotu. I co? Szybkie szkolenie z Kazimierzem, następnie przelot do Watorowa, gdzie poćwiczyłem trochę lądowania na trawie. No i trzeci lot był już bezpośrednim lotem do Gdyni w asyście śmigłowca, który wybrała Magda na przelot, i Teknama 2008. I tu krótka relacja. Flying, chasing every beam of sunlight. We're running after all the color. Galaxies we will discover. Up above the ground, reaching for starlight. We're defying gravity. There is nothing else we need. 30,000 feet, the clouds go by. We're going faster. It's just you and I, our dreams inside, our
dreams inside. We don't need the world below. We'll fly like airplanes. We'll fly like airplanes. It's just you and me alone here in our Neverland. Come take my hand and we'll fly like airplanes. We'll fly like airplanes. Don't just wanna float around for nothing. A final landing is inside. Above the clouds is always light. Looking up above for navigation. There is nowhere we can go when we leave the ground below. 30,000 feet, the clouds go by. We're going faster. It's just you and I. Our dreams inside, our dreams inside. We don't need the world below. We'll fly like airplanes. We'll fly like airplanes. It's just you. Darling, just don't let go. It's vertigo. We're going faster. It's just you and I. Our dreams inside. Our dreams inside. Ooh. We don't need the world below. We'll fly like airplanes. We'll fly like airplanes. It's just you. We'll fly like
podczas pokazów w Gdyni byliśmy bardzo mile zaskoczeni ilością osób, do których dociera nasz kanał. Ile osób nas wspiera, ogląda. Były to osoby o różnych zawodach, o różnych pasjach, jak o różnym wieku. Były to osoby starsze, młodsze, co fajnie świadczy o tym, jak lotnictwo łączy ludzi. Łączy ludzi i motywuje do działania. Mówiliście nam, że dzięki nam zaczęliście chociażby budować swój własny samolot, bądź też latać samolotami. Bardzo nas to buduje i utwierdza w tym, że warto było zrobić to, co zrobiliśmy. Pytaliście również o czy budowa takiego oto samolotu jest trudna. Jak widzicie, samolot jest za nami. Dokonaliśmy tego w około 1,5 roku. Oczywiście wszystko poszłoby szybciej. To zależy od każdego indywidualnie, czy może się poświęcić czas tylko na budowę samolotu, czy musicie to tak jak my dzielić z pracą i z innymi obowiązkami. Staraliśmy się również w tym czasie pokazać Wam etapy budowy, co też zajmowało dużo czasu, ale myślę, że było warto. Pytaliście również o koszty takiej zabawy. Tak naprawdę przestaliśmy to liczyć. Tak, przestaliśmy liczyć, nie ma to najmniejszego sensu. Chcieliśmy realizować swoje marzenia, nie patrzeć na koszta. Też bardzo pomogli nam sponsorzy oraz rodzina. Chcielibyśmy również podziękować już teraz z tego miejsca tutaj sponsorom, których widzicie chociażby tutaj, ale poza tymi sponsorami jest też wiele, wiele osób, które nas motywowały i wspierały, za co bardzo, 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 bardzo dziękujemy. Jak zapewne zaobserwowaliście na filmach, nie mieliśmy jednego Garmina, ponieważ miał on problem z dotykiem i został wymieniony na nowy. Teraz już mamy cały zestaw, wszystko jest ładnie skonfigurowane. Nie można się oszukiwać, samolot nie jest cichym samolotem, dlatego do lotów przydadzą Wam się słuchawki z tłumieniem aktywnym. Przed pierwszym lotem zamontowaliśmy również spadochron bezpieczeństwa Magnum 601, który ma za zadanie w razie, gdybyśmy mieli jakieś problemy, uruchomić go. Mamy tutaj do tego specjalną dźwignię, pociągamy i samolot swobodnie opada na spadochronie. Jak wiadomo, każdy początek ma swój koniec, jak i każdy koniec jest początkiem czegoś nowego. I to, że zbudowaliśmy swój samolot, nie znaczy, że kończymy z projektem Budujemy Samolot. Już w naszych głowach rodzą się fajne pomysły na przyszły sezon, na pewno nas zobaczycie. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę oraz komentarz pod spodem, czy Wam się podobało. Odwiedzajcie nasze media społecznościowe na Facebooku, Instagramie, tam jesteśmy cały czas na bieżąco. I do zobaczenia w naszej nowej przygodzie lotniczej. Cześć!